Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Humory dobre w naszym studiu, bo ostatecznie Legia Warszawa przeszła do kolejnej rundy i awansowała z niecieczą, natomiast no, męczarnie były i to jest właśnie program, w którym sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Tylko Legia, godzina 15, 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, jutro dzieci wracają do szkoły, ale spokojnie pamiętajcie, że 1 września to też jeszcze jest taki dzień organizacyjny, w ogóle ten pierwszy tydzień, także nie ma dramatu. Wojciech Piela, bardzo mi przyjemnie, że jesteście z nami, a w studiu byli piłkarze Legii Warszawa, Grzegorz Szamotulski. Witam serdecznie. Igor Lewczuk. Dzień dobry. Będzie też jeszcze Marcin Szymczyk z portalu Legia.net, ale no wiemy, co się wczoraj działo. No Marcin miał wizytę u lekarza, no bo jednak emocje duże, no i trzeba było tam podregulować wszystko kardiologicznie i za moment będzie. Nie, tak naprawdę miał wizytę u lekarza w innym temacie, ale biegnie, już za chwilę do nas dołączy. Dobrze, panowie. Legia dwie drużyny w tym szczeblu centralnym miała w tym sezonie Pucharu Polski. To też jest dosyć ciekawa sytuacja, no bo wiemy, że niecodziennie do tego dochodzi. O dwójce sobie też będziemy później rozmawiać, bo naszym gościem na łączeniu będzie trener tego zespołu Piotr Jacek. Niestety porażka dosyć dotkliwa z Wisłą Kraków 0-5, ale na początek możemy za chwil kilka zaprezentować grafikę ze spotkaniami Legii Warszawa w niecieczy do tej pory. No bo historycznej rzeczy dokonał Kostar Uniajić, jest pierwszym trenerem w historii Legii Warszawa, który wygrał mecz w tej małopolskiej miejscowości, tudzież wsi. Wszyscy wiemy doskonale, co to jest Nieciecza. No ale i tak, jakby być takim konkretnym, to o, jest Marcin, proszę bardzo, zapraszamy. Marcin dołączył, akurat się załapałeś na piękną grafikę, bo tutaj Legia Warszawa wygrywa 3-2 po dogrywce. Natomiast jakbyśmy byli tacy cały czas, panowie, dokładni po 90 minutach, no to cały czas Legia nie wygrała jeszcze z Niecieczą. Natomiast jakie wy macie, no już tak troszeczkę bardziej na chłodno te wnioski, no bo jednak no działo się dużo i w ostatniej minucie dopiero ten karny Żozube sprawił, że w ogóle udało się doprowadzić do dogrywki. Spodziewałem się takiego spotkania, szczerze mówiąc, bo zawsze w Niecieczy się gra bardzo trudno. Wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Błąd obrońcy, Carlitos wychodzi sam na sam i wydawało się, że będzie miło i przyjemnie. Natomiast ta reakcja później po tej strzelonej bramce zespołu Niecieczy była taka dosyć fajna i ta gra już... Te troszeczkę słabszy był doskok, słabsza ta organizacja i dlatego były te problemy. Ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę właśnie reakcji zespołu Legii po straconej bramce na 1-2, bo mając w głowie, że tu może być naprawdę wielka niespodzianka, mając 3-4 minuty na dobrą reakcję, oczywiście możemy powiedzieć, że to był chyba błąd Hubinka, tak, który sfaulował Ribeiro. Ale samo podejście, samo chęć, same właśnie podniesienie głowy jak najbardziej na plus, bo wiele było przypadków, gdzie już faktycznie drużyna dostaje bramkę na 1-2. Właśnie w głowie te emocje, te wszystko i drużyna po prostu nie istnieje. Tutaj jak najbardziej na plus. Wygrana po Stali Mielec, drugie zwycięstwo z rzędu na wyjeździe, więc brawo. No tak, generalnie 5 meczów, 4 wygrane, 1 remis, uratowany z Górnikiem Zabrze w samej końcówce i tak naprawdę, no, patrząc tylko na wyniki, to należą się same pochwały i brawa. Tak, natomiast, no tak jak Igor powiedział, ja miałem podobnie, że gdzieś tam jak w 7 minucie Carlito strzelił gola, plus patrząc na skład, jakim wyszedł Brugbet, to tak myślałem, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, że zaraz będzie druga, może trzecia bramka i będziemy mieć spokojny, no ale tak nie było. Brawa za reakcję, tak. Pewnie mając tam chyba w 86 minucie straciła Legia bramkę, więc czasu było bardzo mało, ale, no ale tak naprawdę Legia musi zacząć po tym mniej kontraktorsko grać, czyli w momencie, kiedy obejmuje prowadzenie, musi iść za ciosem. Musi zacząć grać bardziej ofensywnie, musi bardziej naciskać rywala, przycisnąć, rzucić się do gardła, bo inaczej kiedyś się to zemści, tak. No teraz zdążyliśmy. Mieliśmy trochę jako Legia trochę szczęścia, bo był ten karny, tak? Tak naprawdę z głupoty zawodnika, tak naprawdę, no taka frefka, no tak, jest i karny. Ale w szczęściu trzeba pomagać, ale mówię, to jest tak, że te szczęście kiedyś się skończy i po prostu grać trzeba bardziej zdecydowanie, tym bardziej, że Legia w ofensywie ma naprawdę duży potencjał i aż szkoda go nie wykorzystać. Grzesiek, tutaj jakie ty masz odczucia? Ja mam takie odczucia, że są stadiony i zespoły, gdzie nie leżą Legii. Na przykład jak ja grałem, to nie leżę na Ruch Chorzów kompletnie i Górnik Zabrze. Ja tam nienawidziłem grać. Być może to jest ta Nieciecza,
która przeszkadza Legii, aczkolwiek no, nieważny jest styl, ważny jest wynik i awans do następnej rundy. To, co powiedział Igor, zgadzam się w 100%. Fantastyczna reakcja Legii po stracie bramki na 2-1 i doprowadzenie do dogrywki, a w dogrywce kapitalny gol Carlitosa i awans. I to jest najważniejsze. No sporo jest takich zawodników pewnie, przy których się będziemy zatrzymywać, no z racji tego, że też ty, Szamo, jesteś, no to o tych bramkarzach sobie trochę pogadamy. Natomiast no zanim zawodnicy, no to trzeba oddać swoje sędziemu, no bo chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że pan Jarosław Przybył no nie był najlepszym aktorem tego widowiska. Nie, czyli totalnie. Słuchajcie, no ja nawet bardziej bym go tłumaczył, jeżeli chodzi z braku pokazania czerwonej kartki, bo może nerwy całkowicie, jakieś zaćmienie. Okej, ja to rozumiem, ale na przykład jego pomocnik, sędzia liniowy, że nie zauważył gola dla Legii na 2-0, przy takiego spalonego, to już jest naprawdę wyczyn. Podwójny spalony był. Podwójny spalony. Ta czerwona kartka dla Rose'a. Też tak nie do końca, ale przecież pan Przybył, to przecież w pierwszej kolejce urwanie nogi praktycznie nastąpiło po falu Szczepańskiego na Tudorze. Już miał wiele takich przypadków, gdzie no coś jest no nie tak. No, gdyby nie ten VAR, to byłby ogromny problem, jeżeli chodzi o właśnie o poziom sędziowania. Mhm. No, tak naprawdę 3 razy się ratował sędzia VAR-em, 3 razy sobie pomagał, 3 razy wychodził dzięki temu z opresji. No ale tych decyzji było dużo takich kontrowersyjnych i wręcz błędnych, a no i ta końcówka, która już kompletnie sędzia się pogubił, rozdawał te żółte kartki, w sumie chyba ich było 14 w całym meczu, 2 pokazane żółte kartki jednemu zawodnikowi, 2 drugiemu, potem się okazało, że ten drugi to dostał tą drugą żółtą kartkę, ale dopiero po meczu, a wszyscy domagali się czerwonej kartki od razu. To pokazał czerwoną po meczu, to też jest okej. Wzorce wziął sędzia Przybył z Mistrzostw Świata w Niemczech, bo tam przecież pamiętam, jakieś była taka akcja, że Graham Paul, taki angielski sędzia, 3 żółte kartki Josipowi Simuniciowi pokazał, no ale nie w ten sposób akurat. Nie takie wzorce z Mistrzostw Świata powinien brać, jest o wiele lepszych decyzji sędziów. Ja jestem ciekawy właśnie, gdyby ten zawodnik jeszcze bramkę strzelił. No to co wtedy? No byłby duży kłopot. Na szczęście wszystko tak się skończyło, że wynik został 2-1, ale żeby... Taki... 3-2 ostatecznie. 3-2 ostatecznie, zgadza się, ale żeby tak się coś stało, no to byłaby naprawdę kontrowersja i nie wiem co wtedy, jak to rozwiąże ten problem. Mhm. Jak w piłkarskim pokażę, trzeba powtórzyć to. Ostatni leciał, no właśnie, Szamo, takie sędziowanie, no to też zawodnicy to czują z boiska i ty pamiętasz jakieś takie na przykład ze swojej kariery sytuacje, że już widać, że arbiter sobie nie radzi. No tutaj mamy ten VAR, który go trochę wybrania, więc może ta frustracja jest nieco mniejsza, ale no mieliśmy do czynienia naprawdę, no trudniej zauważyć jakieś takie dobre decyzje, które pan Przybył podejmował w tym meczu, niż złe po prostu, bo tych złych było bardzo dużo. Są takie sytuacje, na przykład jak ja grałem, sędzia się gdzieś pogubi, to on więcej nerwowości wprowadza tym, że chce tam wykartkować złe decyzje, to zespoły się denerwują i ten mecz przeistacza się nie w mecz, tylko w kopaninę, w walkę jakąś. Tutaj na przykład mieliśmy sytuację, gdzie rzut karny był dla Legii ewidentny, on jeszcze podbiegł do tego VAR-u, ja mówię, że nie, jak jeszcze ten cofnie ten rzut karny, to będzie kabaret. Mm, no właśnie, no to kopnięcie było dosyć widoczne, no ale ostatecznie no, powiedzmy, że nie doszło do jakiegoś tam wielkiego wypaczenia w wyniku, tak? No, nie było tego takiej sytuacji, że tak jak Igor mówi, no, gdzieś ten zawodnik, który został strzela gola, no Legia wydaje się, że na koniec końców zasłużenie awansowała, chociaż no, dużo czasu potrzebowała, żeby rzeczywiście tę jakość pokazać i żeby ona była odzwierciedlona w wyniku. Też mamy taką grafikę pokazującą te pierwsze mecze Kostruniaicia, bo myślę, że to też jest fajny moment, żeby troszeczkę ten pierwsze spotkania już sobie podsumować, bo oczywiście cały czas mamy początek sezonu, no ale jednak mamy wiele meczów, w których Legia Kostruniaicia już się zaprezentowała. No i dużo tych zielonych pól, bo wyniki się zgadzają. Ale no zwłaszcza te ostatnie mecze, mam wrażenie, że różnie to się mogło potoczyć. Nawet zwycięstwo ze Stalą Mielec. Wiemy, że to też nie był przesadnie porywający mecz w wykonaniu Legii. No remis z Górnikiem Zabrze, wiemy, że był ratowany w końcówce. Wcześniej ten mecz z Widzewem, też pamiętamy, druga połowa już była nieco gorsza. Waszym zdaniem cały czas po prostu widać, że ten zespół się dociera i ta koncepcja nie jest do końca wprowadzona, czy mimo wszystko już te pomysły według was niemieckiego trenera są widoczne? Na pewno bardzo dużo dało przyjście Carlitosa, bo to jest zawodnik oprócz Josułek, który naprawdę bierze ciężar gry na swoje barki. Nie tylko determinacją, bieganiem, zaangażowaniem, ale właśnie tymi umiejętnościami. I to jest przede wszystkim dobra też informacja, nie tyle dla Legii, dla trenera, ale dla Josułek, bo to jest gracz, który właśnie to on chce piłkę, to nie tylko, że na dobieg, nie na walkę, nie czekamy tylko, co zrobi Josułek. A jeżeli chodzi o pytanie, czy widać, słuchajcie, takie mecze, szczególnie na wyjeździe z Widzewem, ze Stalą, czy właśnie tutaj z Termoliką,
Ja na przykład nie oczekiwałem bardzo dobrej gry czy widowiskowej gry. Ja oczekiwałem jakiejś solidności w defensywie, oczekiwałem tego, że Legia będzie po prostu zespołem lepszym, że wygra, ale absolutnie nie liczyłem na jakieś fajerwerki. I tutaj przede wszystkim, jeżeli trener przychodzi, nowy trener, to w atmosferze tych właśnie po meczach, kiedy są punkty, inaczej się pracuje. Można wdrażać swoje pomysły, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że drużyna gra dobrze i przegrywa i wtedy trzeba coś, wiesz, jeszcze coś zmieniać. Ma swój pomysł, ma swój, na tą drużynę jakąś taką myśl. Po zwycięstwach łatwiej właśnie to wdrażać te nowe idee, te nowe właśnie te pomysły, bo mecze u siebie i mecze na wyjeździe to są też dwie inne rzeczy. Ja na przykład spotkanie z Piastem Gliwice, można też mówić, że Piast bardzo słabo się zaprezentował, ale już widziałem, czy w meczu z Widzewem w pierwszej połowie, że to jest ta drużyna, która może dobrze wyglądać. Przyszedł jeszcze do tego Carlitos, będzie tylko lepiej. Ja mam dokładnie podobnie. Znaczy, tak, akurat Tania Ciecza to jest taka wioska Galów dla Rzymian, tak? No, pozostaje niezdobyta wciąż, natomiast no, to jest jakby taki przypadek. No, kiedyś mieliśmy tak z Włodzisławem chociażby i z Odrą, tak? No, są takie drużyny, które nie leżą, mówiąc kolokwialnie. Natomiast tę rękę, myślę, Koszty Runiejcza, jakbyśmy porównamy nawet tą Legię, którą mamy obecnie, do Legii grającej za WKO w ostatnich dwóch miesiącach, to widać różnicę. To jest Legia, która gdzieś tam, patrząc wzorcowo, chociażby na ten mecz z Piastem, czy pierwszą połowę z Widzewem, tak jak powiedział, podkreślił Igor, to Legia przede wszystkim solidna w defensywie, broniąca całym zespołem, bardzo skondensowana, która może gra troszeczkę zachowawczo, jeżeli chodzi o ofensywę. Tych sytuacji nie ma za wiele, są w każdym meczu, są te sytuacje. No i na pewno w Carlitos w momencie, kiedy przyszedł taki napastnik, to napastnik od jakiego profilu brakowało, tak? Który jak tylko ma przestrzeń, to potrafi z niej zrobić użytek, korzyść, który gdzieś tam balansem ciała, dryblingiem potrafi zrobić przewagę. Taki zawodnik w takiej taktyce był bardzo potrzebny, no bo w momencie, kiedy tych sytuacji jest powiedzmy 3 czy 4, no to fajnie, żeby był ktoś skuteczny, ktoś ją wykorzysta. No, gdzieś tam zaciął nam się chwilowo pewnie Paweł Wszołek, który w ostatnich trzech meczach trzech takich sytuacji nie wykorzystał, no, ale mamy Carlitosa, który akurat strzela te gole i to myślę, że to jest bardzo fajne i bardzo spożytkiem. Natomiast drużyna gdzieś tam robi cały czas systematyczny krok do przodu. Trener cały czas powtarza step by step. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu. No i myślę, że ta filozofia gdzieś powoli już jest coraz bardziej jasna dla samych zawodników i czas działa na korzyść Legii, Kostry Runiejcza. Samo ciebie Legia przekonuje na początku tego sezonu? Na początku tak. Uważam, że trener potrzebuje czasu i ten czas dostanie. Ma przewagę nad poprzednikami taką, że nie gra w pucharach i może normalnie trenować, więc to też jest przewaga trenera. Co mi się podoba w Legii, to że walczy do końca przede wszystkim i nie odpuszcza. Tak jak powiedział Igor, mecze, które są wygrywane, po prostu budują atmosferę i trenuje się lepiej i atmosfera jest lepsza i wiadomo, zespół się buduje. I także ja jestem pozytywnie nastawiony do gry Legii i widać postęp i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Mhm. No dobrze, mam informację, że jest już z nami trener Piotr Jacek na łączeniu, więc teraz chwilkę przeniesiemy się do tej drugiej drużyny, która też na swoje spotkanie wczoraj rozgrywała z Wisłą Kraków. Witamy serdecznie, trenerze, dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, no to jak wrażenie już tak bardziej na chłodno po tym meczu, bo oczywiście trudno było waszej ekipie opatrywać faworyta, natomiast no ta porażka 0-5 no to jednak taka bolesna weryfikacja. No na pewno. Rozmiar porażki boli. To jest 5 straconych goli, więc to jest bardzo dużo. No ale też wiemy, w jakich okolicznościach to się działo, prawda? Pierwsza połowa z takim naszym planem na mecz, aby ustawić się w obronie średniej, niskiej, bazowo i aby szukać kontrataków. No, czy przyniosła spodziewany efekt? W pewnym sensie tak. Szkoda, że straciliśmy bramkę w sytuacji, kiedy jednak mieliśmy przewagę. No ale zeszliśmy z jednobramkowym prowadzeniem Wisły i można było upatrywać szansę na to, że w drugiej połowie będziemy szukali kontaktu no, z drużyną, która gra w pierwszej lidze. Tak? Ale po stracie drugiego gola i po czerwonej kartce, przy trzeciej bramce i karnym, no wiadomo było, że to jest punkt zwrotny tego meczu, że no, trudno będzie rywalizować z Wisłą Kraków w 10, więc no, to na pewno jakby to, w jaki sposób ten mecz się ułożył, zadecydowało później o tym, że straciliśmy 5 bramek. Na plus tego spotkania jest to, że znowu nasi młodzi ludzie dostali minuty, a byli wśród nich tacy piłkarze, którzy nawet nie zadebiutowali jeszcze w trzeciej lidze, a wczoraj mierzyli się z pierwszoligowcami, więc no, zawsze szukamy pozytywów
nawet w tak sromotnie przegranym spotkaniu. Trenerze, no tak odchodząc trochę od tego boiska, no bo też wokół tego meczu było sporo kontrowersji, myślę, takich pozaboiskowych związanych, no mówiąc wprost, z miejscem rozegrania. Wiemy, że LTC no to jest dla was no dom, gracie tam mecze ligowe, natomiast no też takie spotkanie z Wisłą Kraków nie zdarza się codziennie. Wiemy, że to też jest rywal budzący duże emocje wśród kibiców. No i stąd moje pytanie, czy był taki pewien niedosyt, że klub nie zrobił czegoś więcej, żeby tego meczu zorganizować, nie wiem, nawet na stadionie przy Łazienkowskiej, bo wydaje mi się, że nawet mimo tej wakacyjnej pory, no to nie wiem, z 5-10 tysięcy kibiców byłoby pewnie w stanie się pojawić. Nie było niedosytu. Ja myślę, że na grę przy pełnych trybunach, na wielkich stadionach, to wielu z nas musi sobie zapracować na ten moment, więc tutaj absolutnie nie miałem z tym problemu. Graliśmy na swoim obiekcie. Plus jest taki, że ten nasz obiekt jest po prostu świetny. No. Bardzo często jest tak w pucharach, że drużyny wyżej notowane przyjeżdżają do przeciwników z trzecich lig, którzy mają, no, wiadomo, boiska, stan nawierzchni jest różnej jakości. Natomiast tutaj no, przyjeżdża się, jest bardzo wysoki standard jak boisk, miejsca, w którym pracujemy. Nie należy się tego wstydzić. Myślę, że należy to pokazywać i dlatego też no, piłkarze Wisły z pewnością byli zadowoleni, że grają na świetnym boisku. Ale orientował się pan trochę w klubie, czemu tak wygląda ta sytuacja? Rozmawiał pan z kimś, czy nie interesowało to pana w ogóle? Nie, proszę mi wierzyć, jakby te rzeczy gdzieś tam organizacyjne są poza nami. My się skupiamy na swoich zawodnikach, na drużynie. Cała reszta jest jakby w gestii i decyzyjności innych ludzi. Okej, no to tak zamykając ten temat, tylko dopytam, czy mimo wszystko nie ma pan takiego wrażenia, że byłaby to jakaś taka forma docenienia, nagrody dla tych chłopaków, no bo oni jednak no, wygrali ten Mazowiecki Puchar Polski w zeszłym sezonie, no pana jeszcze nie było, ale no oni to wygrali, no, też pan teraz tę drużynę przejął. No i taki jeden mecz, święto z trybunami, no to pewnie nikt by w klubie nie rozpaczał z tych młodych chłopaków, a na pewno to no, mogłaby też być dodatkowa motywacja dla nich, tak mi się wydaje. Poniekąd tak, ale wie pan, no, nagrodą było dla nas przejście dobrze grającej Wisły. No, to się nie stało, byliśmy za krótcy na to i naprawdę mówię, te kwestie boiskowe, gdzie gramy, są poza mną. No, należy się wznosić na wyżyny na każdym boisku, bo tak trzeba po prostu. Okej, no to zapytam o tą współpracę też z trenerem pierwszej drużyny, czyli z Kostą Runiajciem. Jaki to jest człowiek według pana po tych pierwszych tygodniach? Jak dużo wy rozmawiacie? Czy kilka razy w tygodniu jakieś tam raporty wymieniacie, opinie, czy rzadziej? Jak to wygląda tak technicznie? Mieliśmy okazję się poznać, kiedy przyjechałem do LTC, kiedy zaczynałem moją pracę, więc wtedy rozmawialiśmy gdzieś tam w takiej luźnej rozmowie. Głównie kontaktujemy się ze sztabem trenera Runiajcza. No, współpracowałem z trenerem Małeckim. Też przychodzili do nas Iniaki Astyc, więc oni są jakby takimi dwoma osobami, które są kontaktem. No wiadomo, jaki ciężar gatunkowy jest w pierwszej Legii, więc dopóki trener nie wyraża takiej chęci, ja też nie zamierzam trenerowi przeszkadzać i kontaktuję się przez jego asystentów. Oczywiście wyraził też jakby taką chęć i prośbę tego, abyśmy raportowali jakby występy piłkarzy, którzy schodzą z pierwszego zespołu, no i to wszystko mamy w bazie danych, także do tego można zajrzeć i mieć jakby obraz tego, jak piłkarze pracujący z trenerem Runiajciem na co dzień wyglądają u nas. No to mieliśmy choćby takiego piłkarza wczoraj w tym meczu z Wisłą, Kacpra Skibickiego, no to zapytam o niego tak z pana perspektywy, jak dużo mu do tej pierwszej drużyny może brakować i jak pan widzi szansę jego powrotu? No Kacper jest tam na co dzień, prawda? O ile w pierwszych spotkaniach naszych trzecioligowych dawał nam sporo, bo mieliśmy sporo asyst z jego strony, no to ostatni okres takiego tygodnia, półtora, no to jest taki okres, gdzie wygląda gorzej. To na pewno. No a wiadomo, jak wygląda gorzej w trzeciej lidze, no to odgry w pierwszym zespole się oddala. Ja tylko ja zaraz ci, Marcin, oddam głos, tylko dopowiem jeszcze do tej naszej poprzedniej dyskusji, bo fajny był jest komentarz na czacie. Perfect Spirit napisał, że wiem, była transmisja tego meczu z Wisłą na Łączy, nas piłka i tam 20 tysięcy nawet oglądało, więc wydaje mi się, że no tak jeszcze adwocem do tego, czy był sens, czy nie organizować przy Łazienkowskiej, ale już ci, Marcin, oddaję głos. Jak było pytanie o Kacpra Skibickiego, to ja bym jeszcze dopytał pozostałych zawodników, którzy schodzą z jedynki, o Jurgena Celczelakę, o Igora Strzałka plus bramkarze. Jak pan ich ocenia? Czy oni rzeczywiście są wartością dodaną do tego drugiego zespołu? Bo tak na przykład jak patrzę na Igora, tą Strzałka, to mam wrażenie, że wiosną i generalnie w zeszłym sezonie dawał dużo więcej.
No wiadomo, że Igor jest zawodnikiem, w którym tutaj no, pokładamy wielkie nadzieje, że on może być kiedyś na topie i może być takim fajnym wychowankiem w centrum pola w pierwszej Legii. Natomiast to też, no mówię, to są bardzo często młodzi ludzie, oni przechodzą, trudno im tą formę ustabilizować i nie ukrywam, że często jestem jakby, czy wymagam troszkę więcej od tego, kiedy oni schodzą, ale też no, prowadziłem rezerwy dwóch innych klubów, wiem jak to jest, wiem w jakich emocjach są zawodnicy, bo też sam jako zawodnik miałem być i zawodnikiem rezerw, takim młodym, pracującym na co dzień rezerw, ale też byłem piłkarzem, który do rezerw schodził i musiał dawać jakość, więc jakby doskonale rozumiem, w jakich emocjach oni bardzo często są. No. Zauważam taką zależność, że kiedy zaczyna się sezon, piłkarze schodzący do rezerw, oni są pełni entuzjazmu, wiedzą, że zagrają bardzo dobrze w trzeciej lidze, to jest szansa, że gdzieś tam za chwilę pokażą się w ekstraklasie, prawda? Im dłużej to ich schodzenie trwa, im dłużej jakby tej szansy nie dostają, to wiadomo, że oni mają też jakiś tam swój kryzys, pewnie bardziej mentalny. Więc no, ja te emocje rozumiem po prostu i jestem też po to, że kiedy oni schodzą, żeby im pomóc. No, na tym to polega. Oni przez drużynę rezerw mają zwrócić na siebie uwagę i grać lepiej. Sami widzimy, jak to wygląda. Podobnie jest z Jurgenem. Też te pierwsze spotkania u nas były bardzo fajne. Natomiast też zauważa się teraz u niego regres. No, słyszałem gdzieś tam, słuchy mi dochodziły, że być może jakieś wypożyczenie, odejście, więc na pewno to w głowie zawodnika siedzi. I stąd ta dyspozycja jego na boisku jest troszkę gorsza. No to ja tak jeszcze dopytam konkretnie o Igora Strzałka, czy, bo wiemy jaka jest jego sytuacja kontraktowa. No, po tym sezonie ten jego obecny kontrakt wygasa. No i moje pytanie brzmi, czy Legia może pozwolić na wypuszczenie takiego diamentu? Tylko pytanie, czy pytanie jest zasadne, czy przestrzelone, bo według pana na przykład Igor to nie jest wcale taki diament. Nie, to też nie wklejajmy tego, co ja mówię. Igor jest na ten moment, nie znałem go oczywiście wcześniej, jestem w Legii niespełna dwa miesiące, więc oceniam jakby stan rzeczywisty. Wiem od wszystkich ludzi tutaj pracujących z chłopakiem też indywidualnie, że to jest olbrzymi potencjał. Na ten moment on nie potrafi go jakby z siebie wydobyć, przynajmniej u nas. Liczę na to, że gdzieś tam on pokaże nam te elementy, za które jest chwalony. No, ja się cieszę z drobnych rzeczy, chociażby nie wiem, we wczorajszym meczu widziałem jedną akcję, taką, w której zabrał piłkę przed naszym polem karnym i potrafił się z nią przemieścić pod naporem przeciwnika, jakieś 50-60 metrów ją utrzymać, więc na pewno była jakaś taka jego firmowa akcja. Tak? Im więcej takich akcji, tym będzie bardziej widoczny i zwróci na siebie uwagę. No, absolutnie jestem za tym, żeby taki zawodnik grał. Natomiast mówię, no też zależy mi na tym, żeby dawał jakość. Nie wiem, jaki jest na niego plan. Bardzo często są różnego rodzaju wypożyczenia. Jeśli sprawdził się na jakimś tam poziomie w trzeciej lidze, może warto go zobaczyć na kolejnym poziomie, czyli drugoligowym, trudno mi powiedzieć. Tak? Ja chcę, żeby chłopak schodził, dawał jakość i oczywiście też jestem po to, żeby go nie dołować, ale też wspomóc go w tym, kiedy mu nie idzie. No dobrze, trenerze, no to zapytam o cel na ten sezon, no bo widzimy rezerwy Lecha Poznań, druga liga, rezerwy Śląska Wrocław, druga liga, rezerwy Zagłębia Lubin, druga liga. Wiemy, że na Mazowszu ta rywalizacja jest nieco większa w tej trzeciej lidze i nie jest tak łatwo się z niej wydostać, ale jest pan w stanie zadeklarować, że ten awans do drugiej ligi to jest taki cel w tym sezonie, czy zobaczymy jak wyjdzie i co będzie? Jestem w stanie zadeklarować to, że jeśli występujemy w rozgrywkach trzecioligowych, no to musimy robić wszystko, żeby w tych rozgrywkach być najlepszą drużyną, prawda? Wiadomo, jak się teraz ułożyły te nasze spotkania. Mamy dwa zwycięstwa, trzy remisy. Przewodzi na ten moment Świdnowy Dwór Mazowiecki, no ale bardzo dużo grania przed nami. Oczywiście no, chcemy grać jak najlepiej i być na pierwszym miejscu. Czy to nam się uda? Będzie już pewnie wiadomo coś więcej po pierwszej rundzie. No to tak na koniec może takie trochę luźniejsze pytanie, ale też to pewnie jest okazja, żeby się trochę rozwinąć na temat tego zawodnika. Czy Jordan Majchrzak według pana może kiedyś zagrać nawet w reprezentacji Polski, patrząc po tej skali talentu? Miał pan do czynienia z kimś takim do tej pory? No bo wiemy, że też u pana w tej drużynie zdążył zagrać. A dużo się mówi o tym, że to jest no, świetny chłopak, też teraz już wyjechał do Romy. Przede wszystkim Jordi ma świetne parametry. Tak? Jest fizycznie bardzo mocny. Myślę, że może mu się udać, bo jakby jego cechy osobowościowe, charakter, jaki posiada, predysponuje go do tego,
żeby we Włoszech, gdzie obecnie jest, pokazać się z jak najlepszej strony. No, to jest chłopak, który nie przejmuje się krytyką, ma swój świat, cały czas stara się realizować na boisku i myślę, że to są takie fajne cechy charakteru, które mogą mu dać sukces w innym środowisku, zagranicznym tym razem. No tak. Piotr Jacek był z nami, trener rezerw Legii Warszawa. Wszystkiego dobrego, życzymy i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Panowie, my sobie tutaj wracamy do tej naszej rozmowy, no ale chwilę przy tych rezerwach bym pozostał, no bo trener tutaj tak trochę dyplomatycznie próbował wybrnąć, ale no moim zdaniem to jest skandal, że meczu Legii 2 z Wisłą Kraków nie było, no nie wiem, przynajmniej w Nowym Dworze, w Ząbkach, nie wiem, a przede wszystkim no, na stadionie Legii, gdzie no jacekolwiek kibice mogliby wejść. Słuchajcie, nie oszukujmy się, mam dużo kolegów wśród kibiców Legii i się pytali, dlaczego nie ma meczu na Łazienkowskiej, chętnie by przyszli, obejrzeli. Tak mówię, jeszcze raz oglądało 20 tysięcy, to 5 by na pewno przyszło. No nie ukrywajmy, na pewno coś takiego było w szatni drugiego zespołu, że zawodnicy mówili między sobą, że dlaczego nie gramy na głównym stadionie, więc dla mnie to jest dziwna sytuacja i tym bardziej, żeby mecz był praktycznie bez kibiców, więc wygrali ten puchar tutaj w Mazowieckim Związku, więc nagrodą dla nich by było i przede wszystkim takim kopem do dalszej pracy, do dalszej kariery, granie na Łazienkowskiej, gdzie by przyszło trochę kibiców i przede wszystkim atmosfera, jakieś nowe przeżycie i no, jakaś nagroda za to, co zrobili, tak? Piłkarze Wisły i ten Jerzy Brzęczek też przed meczem słyszałem, dyskutowali na ten temat. Fajnie, że gramy na takim ośrodku, bo jeszcze tu nie byliśmy, fajne boiska i tak dalej, no, ale zastanawiali się też między sobą, dlaczego nie Łazienkowska, dlaczego nie stadion. No myślę, że dla tych zawodników to też by była fajna rzecz. No myślę, że chodziło pewnie o jakieś koszty organizacji, o pieniądze, tak? Wiadomo, że to dodatkowe koszty. No, czy to byłaby taka kwota, która by naprawdę by no ukuła ten budżet, także słuchajcie, no jeżeli ktoś wygrywa rozgrywki na szczeblu, no to jest taką nagrodą. No przecież ci chłopcy, powiedzmy w perspektywie, mają być, nie wiem, przyszłością Legii Warszawa. Jeżeli teraz nie dotkną tej prawdziwej piłki, to kto wie. No. To jest szansa, żeby troszeczkę tego poważniejszej piłki, a na tym boisku to podejrzewam, że oni trenują, nie wiem, czy na co dzień, czy co drugi dzień, więc to dla nich jest żadne wydarzenie. Oczywiście nazwa Wisła Kraków, brawo, super, przeciwnik dobry, tylko że no, chyba sami oni potrzebują czegoś więcej, żeby być może ten krok zrobić w przód. Aha. No kiedy się sprawdzać, jak nie teraz w takim momencie, no, więc wydaje mi się, że to była idealna okazja. Oczywiście wiedziałem, na meczu nie byłem, ale widziałem te bramki, to nie wyglądało to dobrze. To oczywiście nie ma co bronić, że to zagraliśmy tutaj, a nie tamto, dlatego przegraliśmy, bo błędy były naprawdę bardzo takie no, dosyć proste. I jeżeli chodzi o doskok, jeżeli chodzi o pressing, jeżeli chodzi o to właśnie, to widziałem te bramki tylko dla Wisły Kraków, więc mogą... No bo dla Legii nie było. Kwestię defensywną, ale no słabiutko. No to prawda, no my z Marcinem byliśmy, no to oglądaliśmy to spotkanie, no to może rzeczywiście... Z perspektywy kibica Legii może być taki żal, bo najlepszy moment, mam wrażenie, Legia miała tuż przed tym drugim golem dla Wisły. Tamten początek drugiej połowy był rzeczywiście niezły. Ruszyli całkiem niezłym pressingiem, stworzyli sobie jedną, drugą sytuację, no ale później to, co Szama nawet widzieliśmy przed meczem, czy przed programem, to też ten rykoszet po uderzeniu plewki, tak, przeleciała tak, tam piłka no, tak na bramkarzem. Rzut wolny taki do końca. Potem rzut wolny. Nie widzieliśmy, czy to błąd bramkarza, czy po prostu... No ale wiesz, rzut wolny też był nawet po czerwonej kartce, którą dostał Tadrowski, zresztą no, też no, jeden z bardziej doświadczonych zawodników, a tu dostaje czerwoną kartkę, więc no, nie spisał się. No i to się potem posypało, rzeczywiście no, ta różnica jakości już była widoczna, natomiast no, to też jest, odnosząc się też do tego, co trener mówił, pełna zgoda, bo Kacper Skibiński no, też tam przy tym pierwszym golu na pewno mógł się lepiej zachować i jakoś tak nie było widać, że to jest akurat taki zawodnik, który no, ma za sobą grę w pierwszej drużynie, asysty w meczu z Bodo i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy generalnie pomysłu na tą drużynę, dlatego że no zawsze sobie tak wyobrażałem, że to będzie taka drużyna mieszanka rutyny z młodością, tylko takiej rutyny nie taka, jak jest w tej chwili, tylko taki jest legijnym DNA, czyli na przykład nie, na środku obrony Łukasz Broś z Igorem, tak, od których się wszyscy uczą, czerpią pełnymi garściami, a do tego młodzież z Akademii plus najzdolniejsi tam wyróżniający się w trzeciej lidze i to myślę, że to by mogło odpalić. Natomiast tak jak sobie gdzieś tam myślę, to z takich wyróżniających się graczy doświadczonych to zostali ściągnięci ostatnio Damian Warchoł, tak, który teraz jest w Wiśle, no i ewentualnie Arkadiusz Ciacha. Natomiast ci zawodnicy pozostali doświadczeni, to nie są jacyś zawodnicy pierwszoplanowi gdzieś tam w tej trzeciej lidze, którzy tam po prostu rozbijali bank, tak? No tak.
No, wiemy, że Lech troszkę też takim przecież poszedł systemem, no bo tam był Siergiej Kriwiec, który się pojawił między innymi. Wcześniej Darek Dudka chyba. Wcześniej Darek Dudka, który też tam grał i... No i to pomogło, no ale cóż, no będziemy się przyglądać. Albo Wojtek jeszcze wie co o tych graczach, którzy schodzą do tej drużyny. No. To ja myślę, że jak ktoś schodzi, to ja nie oczekuję od takiego zawodnika, nie wiem, bo zbędny gry w obronie, czy strzelania 3 czy 5 bram w każdym meczu, tylko to jest trzeci poziom rozgrywkowy. Jak oni mają dać sygnał trenerowi pierwszej drużyny, żeby nawet spojrzał na niego, żeby wziął pod uwagę, że wezmę cię do kadry meczowej, czy dam ewentualnie szansę, jeżeli wychodzi jeden z drugim i nie daje zero argumentów. No, Skibicki od dłuższego czasu to jest, no okej, fajnie, że strzelił tą bramkę z Lechem Poznań, Michał miał 2 asysty chyba z Bodo. No tak. Wszystko fajnie, tylko od dłuższego momentu to jest zawodnik, który, tak jak trener powiedział, bary się cofa niż idzie w przód. Dla mnie zawodnik, który schodzi do drugiej drużyny, to tam no, nie, cudów nie oczekuje, tylko jakość. A tutaj tego nie ma. Jest to, Igor, ja ci powiem, broniąc w ogóle trenerów drugiego zespołu. Ja pracowałem w Zagłębiu, później zostałem przesunięty do Akademii. Miałem przyjemność gdzieś tam w połowie rundy pomagać Tomkowi Królowi jako trener bramkarzy. I Jarek Krzynowski był pierwszym trenerem. To nie jest łatwa praca. Trenujesz cały tydzień z zawodnikami zespołu rezerw, a w piątek dostajesz wieczorem na przykład telefon. Listę, i że ma grać 5, tak? I trener mówi w piątek, panowie, słuchajcie, nie podam wam jeszcze kadry, bądźcie czujni na WhatsAppie, na grupie. Nie, to jest bardzo słabe. Tylko wiesz, mi chodzi o zawodnika, który schodzi i jakby trener mówi, że problem mentalny. Jaki ty masz problem mentalny? Ty masz zejść, dostajesz fajne pieniążki. Mało tego, jak chyba lepiej zagrać, zrobić jednostkę treningową, niż no, być w domu i tego wysiłku no, nie mieć. No, ja też po kontuzji zagrałem w jednym czy drugim meczu, czy w Legii, czy w innym zespole i to traktowałem jako no, nagrodę. Miałem też już swoje lata, więc takie gadanie, ale że Igor, ty ktoś miałeś ma problem charakter. Mentalny. Ja przypomnę, taka sytuacja była w Zagłębiu, jak jeszcze byłem w pierwszym zespole. Do drugiego zespołu został zrzucony Rok Cirk. Mhm. W ogóle nieporozumienie, fajny chłopak, ale takiej pozycji niestety na boisku nie ma. Został zrzucony do zespołu rezerw. Trenerem zespołu rezerw był przed Jarkiem Krzynowskim obecny dyrektor Akademii. Adam Buczek. Mhm. Wystawił Roka w pierwszym składzie. Adam należy do osób takich charakternych i mających fantastyczną charyzmę. Po 20 minutach dał mu wędkę i go wyrzucił z boiska. Brawo, ja pamiętam, słuchaj, podchodzi do mnie, czy po kontuzji trener Michniewicz, czy jak byłem w Bordeaux, Gaspoyet, czyli po prostu nazwiska już takie fajne. Ja mówię, czy chcesz grać? Mówię, trenerze, no jak nie, jak tak, no nie ma tematu, bo wiem, że to mi to pomoże, a nie, ja to nie robię dla trenera, tylko robię to dla siebie, bo wiem, że jak ja zagram, to w następnym meczu, czy w następnym mikrocyklu treningowy, to ja na tym skorzystam, a nie trener. No tak, no to ta współpraca też, o czym tu rozmawiamy między trenerem pierwszego zespołu, trenerem rezerw, no to potrafiła czasami różne konflikty rodzić, no bo przecież pamiętamy Jacek Magiera, między innymi głównie tam przez to na jakiś czas się z Legią pożegnał, bo z Henningiem Bergiem mu nie za bardzo było po drodze, no i to pewnie też, o czym mówicie, tak, dostawał gdzieś tam zawodników, którzy mieli grać, Magiera się nie do końca z tym zgadzał, no i... Bo zdarzało się wiele takich przypadków, że ci zawodnicy jakby zejście do drugiej drużyny traktowali jak karę, jak oni muszą odwalić płaszczyznę, tak, przeboleć swoje i wrócić do pierwszego zespołu. Natomiast, no, tak jak powiedzieliśmy, no, to najważniejsze, żeby po prostu wejść, zrobić swoje, dać jakość. Ja pamiętam, że kiedyś Orlandosa był taki bardzo obrażony, że został odesłany na mecz do rezerw. No, a gdzieś tam Adam Mieszkowski mu długo tłumaczył, że on po prostu musi pokazać klasę, zrobić swoje. No i wszedł i strzelił uderzy 3 albo 4 gole i zamknął temat. Tak? I już nie było więcej jego ewentualnych występów na boiskach trzecioligowych. No i tak to powinno wyglądać. Ja nie mówię, że każdy ma strzelać 3 gole, ale właśnie, żeby dawał odpowiednią jakość. No, dla mnie tutaj niedoścignionym przykładem jest właśnie Inaki Astis, który zawsze jak grał w tych rezerwach, nawet jeżeli był jeszcze członkiem kadry pierwszego zespołu, tylko tam schodził, to był jak profesor, tak? I zawsze w pełni przygotowany, skoncentrowany na tym, co robi. Dużo nauczył się od niego, myślę, Ariel Mosur, dzięki czemu teraz między innymi pewnie wygląda tak, jak wygląda w Piaście. Mhm. No dobrze, wracamy sobie do pierwszej drużyny, bo tam też się sporo dzieje i będzie działo. Zobaczmy sobie grafikę porównującą 2 bramkarzy Legii Warszawa, bo myślę, że teraz możemy się na nich chwileczkę skupić z racji tego, że Cezary Miszta wczoraj no, dostał swoją szansę, bronił w tym meczu z Termaliką. No widzimy, no więcej tych meczów, jeżeli chodzi o Cezarego Misztę, cały czas Kacper Tobiasz no w tym sezonie wskoczył do tej bramki jako jedynka. No ale te czy procenty skutecznych interwencji, czy gra nogami, no to te statystyki są podobne, aczkolwiek no ten procent minimalnie większy
u Kacpra Tobiasza. Szamo, no to od ciebie zacznę, bo trochę coś tam między tymi słupkami pobroniłeś, dalej bronisz w KTS-ie i będziesz bronił. Jak ty porównujesz tych chłopaków, też jeszcze mając w pamięci Dominika Chładuna, którego też przecież trenowałeś, miałeś do czynienia w Zagłębiu Lubin, który przecież jest nowym bramkarzem i cały czas broni jedynie w rezerwach. No ma w czym wybierać, Kostaruniajcz, wyraźnie widoczny jest ten podział między jedynką, dwójką a trójką, natomiast pytanie, jak ty rozpatrujesz umiejętności poszczególnych tych bramkarzy i też jak ci zawodnicy mogą to znosić? Ja wam powiem tak, Legia na tej pozycji jest zabezpieczona, bo ma dwóch młodzieżowców, więc tener ma już kłopot z głowy. Jeżeli coś się stanie jednemu, drugiemu, ma świetnego bramkarza, jakim jest Dominik Ładon, bo miałem przyjemność z nim współpracować 2,5 roku. Z racji tego, że tak jak mówiłeś, broniłem i próbowałem bronić, teraz też wznowiłem karierę dzięki... Tak. Dzięki kontuzjom u nas w zespole. Podoba mi się bardziej Kacper Tobiasz, więc dużo mu dało wypożyczenie do Stomilu i wrócił jakby taki bardziej, nie wiem, ograny i nie wiem, co się stało z Szarkiem Mistrzą, skoro kończył sezon jako pierwszy bramkarz. Pojechał na zgrupowanie, na przygotowania, tam nie było dużo czasu i nagle przegrał tę rywalizację. Mi się wydaje, że jeśli jesteś na koniec sezonu bramkarzem numer jeden, tak jak był to Czarek, to jedziesz i masz jakby, jesteś o krok przed tym zawodnikiem, który wraca z wypożyczenia, więc musiał się Kacper Tobiasz naprawdę bardzo dobrze prezentować, skoro trener Kostaruniajcz postawił na Kacpra, więc... A jakie ty różnice widzisz takie na plus u Kacpra względem Czarka, tak z perspektywy trenera, bramkarza? Kacper ma ten błysk taki w oczu, ja lubię takich bramkarzy, takich łobuzów trochę. Czarek jest na mnie to troszeczkę taki za spokojny, Kacper jest taki żywy, więc... To jest na jego plus. Moim zdaniem Legia, ściągając Dominika Chładuna i wiedząc, że zacznie sezon z młodzieżowcem, powinna wypożyczyć tego bramkarza numer 2 teoretycznie, czyli Czarka Mistrza. No właśnie, bo Legię pewnie rozumiemy, że ściągnęła Dominika Chładuna. Chce się zabezpieczyć, ale ty Dominika rozumiesz, że przyjął tę ofertę, no bo nie jego potrafię, kariera jest na dużym zakręcie. Nie potrafię go zrozumieć, ponieważ wielokrotnie z nim rozmawiałem i tłumaczyłem mu, że jest świetnym bramkarzem i powinien spróbować swoich sił gdzieś za granicą. Niestety Dominik chciał odejść z Zagłębia co pół roku praktycznie i zawsze mówił jakieś tam zainteresowania, że jest gdzieś jakąś drugą opcją. Trener od bramkarzy go analizuje i słuchaj, od zainteresowania do podpisania kontraktu jest tyle jeszcze czasu, że na pewno to się wszystko może jeszcze zdarzyć. Nie wiem, dlaczego wybrał Legię. Być może brakuje mu trochę charakteru, bo Dominik jest fantastycznym bramkarzem. Jest fantastycznym, wiem, ojcem i mężem, aczkolwiek no nie ma tego błysku. Ja próbowałem mu część mojej charyzmy gdzieś tam zaszczepić, aczkolwiek on jest troszeczkę za grzeczny, więc ja nie mówię, że on ma być takim czubkiem w bramce, jak ja byłem, aczkolwiek no troszeczkę tej charyzmy powinien mieć więcej. Jest za grzeczny troszeczkę. Umiejętności ma wspaniałe, ale... A mental, Szamo, jeżeli wiesz, te przeżuwanie tych, nie wiem, błędów, myślenie o tym, jak w tym aspekcie jest... Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć na bazie tego, że co było w Zagłębiu. Wiesz, Legia jest innym klubem, tak? W Legii się gra pod presją. Moim zdaniem on jest bramkarzem skrojonym pod Legię, aczkolwiek, no jak wiadomo, jak Legia postawiła na młodzieżowca i teraz Kacper Tobiasz plus Czarek Mistrza, to Dominik spędzi na pewno całą jesień na trybunach. No, przy dobrym układzie całe 4 lata. Nie? Pytam, wiesz co, dlatego, że mam wrażenie właśnie różnica między Kacprem Tobiaszem a Czarkiem Mistrza, to jest właśnie chyba ta głowa, ten mental. Była taka sytuacja, Igor, że ci wchodzę w słowo, gdzie chyba Legia grała z Zagłębiem i strzeliła bramkę, on ten zaczął sobie gdzieś tam tańczyć. Tak, tak. I ma taki luz, taki właśnie jest. Cały czas słyszę takie właśnie opinie o Czarku, że on jednak za dużo właśnie myśli. Jeżeli popełni błąd, to nie to, że przechodzę z marszu do tej sprawy, akceptuję, tylko cały czas wspominam sobie, analizuję i to przeżywam. I myślę, że to widać w jego też chyba ruchach. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o bramkarzy. Byłem ciekawy twojej opinii tego gola w Nicie, czy nie mógł czegoś lepiej zrobić. Ale mam wrażenie, że to właśnie ta sfera mentalna między Kacprem a Czarkiem to jest duża różnica, jeżeli chodzi o umiejętności. Nie wiem, aż tak dobrze na tym fachu się nie znam, ale tutaj... Wiesz, co chodzi, Igor, jeszcze? Jak Legia miała poprzedni sezon fatalny i bronił Czarek, nie? Dużo bramek dostawał, ten mental jest inny. Poszedł Kacper Tobiasz do tego Stomili, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Dużo meczy potrafi wybronić, tak? I wrócił taki silniejszy, wiesz, jak grasz dobrze, to ci to buduje. Wiesz co, Szamo, ale ja na przykład z doświadczenia wiem, że ja oceniam na przykład zawodników, jeżeli chodzi o mental. Co innego gra z dobrą drużyną, z faworytem, a co innego właśnie w takiej niecieczy. Dla mnie środkowy obrońca, nie wiem, bramkarz, jeżeli zagra w takiej niecieczy, w Łęcznej, w Mielcu dobre spotkanie,
to naprawdę u niego jest wszystko w porządku, bo nie jest sztuką zagrać z Leicester City, czy z Napoli, czy... No z Lechem to jest okej, okay, to jest troszkę inna sprawa, ale w takiej, wiesz, w takim położeniu, że jak się przegra, to się nic nie stanie i wtedy czasami naprawdę zawodnicy zagrają super spotkanie. Tylko dla mnie sztuką jest zagrać takim właśnie, tak jak wspomniałem, na takich terenach, na wyjeździe, gdzie zewsząd cię atakują, że musisz, a się okazuje, że to no nie musisz, że możesz popełnić błąd. Jeżeli nie popełnisz błędu w tych spotkaniach, no to jest naprawdę, to świadczy o tym, że jesteś gościem. Mhm. Jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę trener Costa Runiańczyk to w ogóle się nie miesza do bramkarzy. Tutaj jakby w całą hierarchię owskim decyduje Krzysztof Dowhan razem wespół z Arkiem Malarzem. Rzeczywiście na tym zgrupowaniu było tak, o czym wspomniał Szamo, że Kasper wyglądał lepiej, tak? Lepiej wyglądał, najlepiej wyglądał z całej trójki, zdecydowanie. No i, no i taka została podjęta niełatwa na pewno decyzja, bo trener Dowhan niechętnie zmienia te miejsca w hierarchii tak szybko, jeszcze przed pierwszym meczem. No jakby tutaj Czarek sobie zapracował w zeszłym sezonie na ten numer jeden, ale została podjęta taka sprawiedliwa decyzja, no i myślę, że Czarek ją zaakceptował. Na pewno chce grać, na pewno ma ambicje grać, żeby grać, no bo każdy zawodowy sportowiec musi mieć tam ambicję, jakiej nie ma, to jest źle, tak, ale myślę, że widzi, że Kasper jest w gazie, że jest w tej chwili w bardzo dobrej dyspozycji, no i też, że drużyna na tym korzysta, więc no Kasper jakby rzeczywiście charakterologicznie jest troszeczkę inny niż Czarek, on jest taki bardziej śmiały, można powiedzieć, że taki troszeczkę bardziej bezczelny, jeżeli chodzi o boisko. Czarek jest super gościem, jeżeli chodzi do w ogóle prywatnie, do pogadania. Można z nim rozmawiać na różne tematy godzinami. Natomiast chyba rzeczywiście coś w tym jest, jak stwierdził Igor, że on dużo myśli nad jakimiś swoimi błędami. Co pewnie u Kaspra jest tak, że przechodzi to z minuty na minutę i... Zawsze popełni błąd. Nie czy popełni, tylko kiedy popełni. Kiedy zawali bramkę. I jak zareaguje, prawda? I jak zareaguje. Ci najlepsi bramkarze reagują tak, że odcinają to wszystko. No przecież to jest sam, gdzieś miałem przyjemność grania i nie zawsze broniłem na zero i też popełniłem takie babole, że oczy bolały, tak, ale chciałem... Najlepszym taką reakcją na to jest pójście na trening i zagranie na następnym spotkaniu i wyczyszczenie tego. Jak będziesz myślał, Boże, co ja zrobiłem, ja się kręcę, to będzie drugi mecz, trzeci. Jak masz rywala, ja miałem na przykład Wojtka Kowalewskiego, który mnie naciskał, i później świetnego Zbyszka Robakiewicza, to jak ja bym tak narzekał, myślał, to ja bym zaraz nie grał. Mhm. Wiemy, że udało się w końcu pozbyć Lili Makastretiego i Joela Buchanny, tak przechodząc trochę do tego tematu transferowego, czy dotykając go. No i wygląda na to, że ta końcówka okienka transferowego może być już spokojniejsza w Legii, bo chyba żadne transfery do klubu się nie szykują, a ci, co mieli odejść, no to odeszli, chyba że, no nie wiem, jeszcze jakieś tam wypożyczenie, może ten Czelhaka, ale no przede wszystkim chodziło o tych dwóch gagatków, tak mi się wydaje. No i koniec końców, jeszcze oczywiście czekamy na te ostatnie godziny, ale ja bym Jackowi Zielińskiemu za to okno, no tak w skali szkolnej, no to z czwórkę z plusem to co najmniej wystawił. No bo... Piątka z kropką. Biorąc piątka pod, nawet, bo... Pozbycie się Lirima to myślę, że takie okienko ponad stan, bo to nie jest prosta sprawa pozbycie takiego zawodnika, bo oprócz tego, że nie gra, to jeszcze ma bardzo duże ambicje, mniemanie o sobie. On miał już poważnie miał mniemanie o sobie takie wysokie? Miał mniemanie, bo on nie chciał odejść za niższe pieniądze niż miał w Legii. Dodatkowo chciał odszkodowanie od Legii. Gdzieś tam ze zerwaniem umowy. Nie, wiesz co? Właśnie to jest akurat normalne, bo nikt nie jest, wiesz, się pozbywać. No tak, tylko ale... mi chodzi, że czy uważał siebie za jakiegoś pana piłkarza? To jest ciekawe. Uważał się za dobrego piłkarza, okay. Tak. Nie, może nie za pana piłkarza, ale za dobrego piłkarza. No i tam też dużą rolę w tych wszystkich negocjacjach odgrywała żona, która cały czas podbijała, no bo wiadomo, że musi grać. No, żona piłkarza najlepszy zawód, wiadomo, żeby na baciki było. Dokładnie, więc no nie było łatwo się pozbyć takiego piłkarza, który uważał, że w nowym klubie u nowego pracodawcy musi zarabiać więcej i jeszcze dodatkowo Legia musi za to zapłacić, żeby się zgodził odejść. No ale gdzieś tam dziesiątki rozmów przyniosły efekt. Duży naprawdę brawa tutaj dla Jacka Zielińskiego i jego ekipy. Klubu nowego pracodawcy Lirimowi Castetiemu szukało chyba 14 czy 15 osób, agentów. Rzeczywiście szukało piłkarza. Więc było trochę osób w to zaangażowanych, udało się. Jeżeli chodzi o Joela, no tutaj jakby to nie jest... To wypożyczenie Joela jest fajnym ruchem, aczkolwiek no to nie jest... Nie można tego liczyć w kategorii takich sukcesów,
sukcesów, jak to przyjęli. No to transfer, tak? Prawda? No Castrati i transfer Kabuchana jest upożyczony, to prawda, tylko do oczywiście, oczywiście wiadomo, że no, fajnie by było, biorąc pod uwagę to, ile Legia zapłaciła za Castratiego, fajnie by było to część tego odzyskać, ale z drugiej strony no, przez 3 lata płacić takie pieniądze w okolicach 360 tysięcy euro rocznie, no to chyba lepiej było po prostu zejść z tego ciężaru i zwolnić środki w budżecie płacowym dla innych zawodników, których ewentualnie można korzystać. Natomiast całe to okienko generalnie uważam, że każdy kibic Legii jakby przed rozpoczęciem tego okienka poznał nazwiska, to by wziął je w ciemno, bo i biorąc pod uwagę to, w jakich sytuacjach budżetowych, gdzie ten budżet jeszcze został ograniczony, gdzie nie było praktycznie na nic pieniędzy, gdzie trzeba było lawirować gdzieś tam te odroczone płatności, raty, kombinować i tak dalej, to naprawdę jest bardzo duży sukces Jacka Zielińskiego. Oczywiście każde okienko można oceniać po pół roku, po roku, tak, no bo wiadomo, że nie od razu, ale naprawdę biorąc pod uwagę to, że Legia zaczynała to okienko bez skrzydłowych, w tej chwili ma Pawła Wszołka, ma Roberta Picha, ma Makane Baku plus Maciej Rosołek, który dzięki temu, że przed Kramer i Carlito zostanie przesunięty na skrzydło, no to naprawdę to są ruchy, które praktycznie nie mając budżetu, nie mając pieniędzy zrobić, to jest duża sztuka. Do tego doszedł Rafał Augustyniak, który obstawi Legię 2 pozycje, zawodnik doświadczony, dający jakość. No ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony pozytywnie tym okienkiem, plus to, że udało się wyczyścić, bo jeszcze z tych niepotrzebnych zawodników pamiętajmy, że Jasurak Szybojew też był na to już dążyliśmy. Nie zapomnijmy o tym bramkarzu Austriaku, którego tak, Strebinger. Kontrakt mu się chyba przedłużył 2 lata, więc żeby go tam wyczyścił. Tak. Też dobra robota Jacka. Nie, naprawdę mocna Werbić, piątka. Hołownia, tak. No, tak naprawdę jedynym zawodnikiem, który odszedł, a który grał, to był Mateusz Wieteska, aczkolwiek on też już potrzebował zmiany klimatu. Tak, potrzeba takiego kopa do pracy, bo już tam gdzieś do sufitu chyba dobił w Legii. Dokładnie, więc myślę, że to wszystko można zaliczyć na plus. No zgadza się, nawet Robert Pich, który przeze mnie był troszeczkę tak, a czyli wielkie zdziwienie było, że przyszedł akurat ze Śląska Wrocław, a tu widzę, że szczególnie go surowo oceniłem po meczu w Krakowie przy porażce 0-3, a tutaj w Mielcu naprawdę bardzo dobra zmiana, więc naprawdę to okienko, no wielkie zdziwienie, że przy takim skromnym budżecie, przy takich skromnych środkach tylu piłkarzy wartościowych przyszło. Oczywiście oceniamy, co jest teraz. Bardzo fajnie, to chyba każdy wie, odnalazł się Carlitos. Ta współpraca z Josue wygląda fajnie. Paweł Wszołek, który był, grał, wrócił do Berlina, znowu jest tutaj na miejscu. Więc bardzo piaka piątka, mówię, z kropką, z plusem. Przede wszystkim jeszcze chodzi o Carlitosa, także Zielo zrobił mistrzostwo świata, więc może mu zaśpiewać, tak jak śpiewała Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok, nie? Także... No Carlitos właśnie też wypada się zatrzymać na dłużej przy nim, przy Josue, bo było trochę wątpliwości, pewnie nadal jest, bo to dopiero początek ich współpracy, jak to wszystko zafunkcjonuje w szatni i na boisku, no bo to są dwa takie dosyć mocne charaktery południowe. No ale to wychodzi na to, że na razie to sielanka tam, nie dość, że na boisku wszystko wygląda dobrze, to jeszcze tam jakieś zdjęcia wspólne, piąteczki. Wiesz jak to jest, tak z nową dziewczyną, różowe okulary i pierwsze 3 miesiące rewelacji. Dokładnie, te niekoniecznie dobre rzeczy tak wychodzą wtedy, kiedy jest prawda źle, bo teraz przyszedł do drużyny, strzelił jedną, strzelił drugą bramkę, wszystko jest fajnie, drużyna wygrywa, punktuje. Te gorsze rzeczy wychodzą dopiero później, ale oczywiście mam nadzieję, że tego nie będzie. Na ten moment ta współpraca układa się wzorcowo. Więc oby tak dalej. No. Ja myślę, że to jest duża rola też trenera Runiajicza, że on potrafi sobie radzić z takimi charakterami i bardzo szybko dochodzi z takimi zawodnikami do porozumienia. Z Josue w zasadzie doszedł do porozumienia i znalazł wspólny język, nie wiem, w godzinę, w pół godziny. Mają taką fajną wspólną cechę, nawet jeżeli chodzi o żartowanie, lubią komuś bić szpileczkę. I szybko się dogadali, tak? Ale to Josue trenerowi też bija, tak? Taki jest odważny? Może nie pierwszemu trenerowi, ale już ludziom ze sztabu chętnie. A ta szpileczka w kierunku Rafy Lopeza, twoim zdaniem, to było w porządku? Wiesz co, nie wiem. To musi być opinię. No tak. Gdybyś takie coś usłyszał, to byłoby okej? Okay? Znaczy, no myślę... Zna sytuację. Tak, no myślę, że nie, znaczy mówię ci ja bym... Znaczy było śmiesznie, chłopaki się śmiali, ale niekoniecznie Rafa. Ja bym się pewnie wkurzył i gdzieś tam zagotował, tak? Natomiast... A może rozjaśnijmy, bo niektórzy kibice mogą nie wiedzieć, tak? No chodziło o sytuację z treningu, kiedy Kostaroniajcz w obecności Rafy Lopeza stwierdził, że no on jakby się nie nadaje tam już do grania. Niby to było żartobliwe, rzucone, ale to trochę tak jak czasami Czesław Michniewicz robił też u niektórych zawodnikach, że tam... Lubię żarty, ale z kogoś, tak? No...
To każdy chyba to ma, tylko że nie każdy musi to pokazywać. Sprawa indywidualna, bo tak jak mówię, no ja bym się pewnie zagotował, bym się pewnie wkurzył, znając Szamo też pewnie by się zirytował, tak? Natomiast no, niektórzy ludzie mają do siebie dystans i podchodzą do tego inaczej, tak? No, akurat jeżeli chodzi o temperament u Portugalczyków, to raczej jest gorący, aczkolwiek Rafa jest rzeczywiście takim wyjątkiem, bo jest raczej z tych spokojniejszych Portugalczyków. No i mówię, ja bym się na pewno zirytował, tak? Gdzieś tam pewnie chciałbym sobie to potem z trenerem wyjaśnić na osobności. Natomiast no jak a mówię... A ty byś się Igor zagotował? Nie, ja to się akurat śmieję z siebie, więc często, więc absolutnie. Chociaż wiesz, no ja takich sytuacji nie lubię, bo wiem jakie są osoby. Czasami jedna osoba fajnie to odbierze albo po prostu zapomni o tym, a druga no tak jednak będzie w sobie to nosiła. Wiem, że u niektórych zawodników Legii cały czas jest właśnie, że już nie będę wymieniony nazwisk, ale są tacy gracze, którzy by długo jeszcze o tym pamiętali. Też wchodzi ten temat później do tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, darcia łacha pewnie przez drużynę, że może tam na jakimś WhatsAppie ktoś napisze, ty Rafa, jak już się trener z ciebie śmieje, nawet to czego ty tu szukasz na przykład. No weźmy nawet, wspomniałeś Czesława Michniewicza, weźmy taki niewinny żart, tak jak... trener gdzieś tam zażartował z Matiasa Johanssona, że jest szwedzkim turystą, no bo generalnie częściej był u lekarza, ewentualnie gdzieś tam w podróży niż w jakichś meczach grał. Dostał pseudonim Ikea, no i nagle się okazało, że jest z tego powodu zbulwersowany. Gdzieś tam na lotnisku pamiętam, jak ktoś zażartował z kolegów, powiedział do niego Ikea, to mało nie doszło do jakichś rękoczynów, więc no, to tak jak powiedzieliśmy, no, to każdy inaczej reaguje. Tak? Jeden ma do siebie dystans i przejdzie do tego obok, a drugi stwierdzi, że tak być dalej nie może. Tak? No, już nie mówiąc o Jakszybojewie, któremu trener Michniewicz nadał pseudonim Jaśko, więc jak on usłyszał od siebie Jaśko, to niemalże też już był nie, tylko nie Jaśko. Jaśko to jest na pewno coś złego. To zależy, od razu... że tak było? Tak. Nawet zależy, że ten rektor ma poczucie humoru, wprowadza atmosferę. Tak, to wiadomo, że też zależy od zawodnika, czy potrafi sam z siebie się śmiać, tak jak mówi Igor. Ale też mi się wydaje, że zespół potem wyczuwa, czy ty się grzejesz, czy się nie grzejesz. No to jeszcze byłeś idzie tak do minu, podpuszczę. U nas na przykład, zachowując oczywiście proporcje, w KTS jest nasz najlepszy napastnik, z którego się nie wolno śmiać, bo on od razu idzie w dół. Nie? Także... No tak, są tacy, których trzeba głaskać, a są tacy, których trzeba tam kijem zdzielić. No nic, no, na razie w każdym razie ta atmosfera jest dobra, natomiast no, wiadomo, że atmosferę budują wyniki, no i też te wyniki dobre sprawiają, że trener no, może też swoje różne pomysły taktyczne wprowadzać, też pomysły personalne, no i w ostatnich tygodniach było kilku takich zawodników, czy to grających w środku pola, przynajmniej według mnie docelowo mający grać w środku pola, jak Rafał Augustyniak, który na razie nie gra, no ale dostał w końcu szansę w pierwszym składzie. Jeżeli chodzi o środek obrony, też możemy tutaj przy okazji tej dyskusji pokazać cytat Jacka Zielińskiego, no bo on ostatnio zdementował te plotki łączące Bartka Slisza, bo też jego mam na myśli, z Bordeaux, no bo do Bordeaux to tylko porządni piłkarze przychodzą, tak Igor? Także tutaj też no oczywiście... Nie będę zaprzeczał. No i teraz pytanie właśnie, jaką psychikę Bartek Slisz, żeby się nie obraził. Ale nie, no to z dużą oczywiście dozą dowcipu i przemrużenia oka. Natomiast no Bartek Slisz wiemy, że wrócił do pierwszego składu. Był taki moment, kiedy Haratin grał i no, Slisz siedział na ławce, teraz znowu wskoczył. Patryk Sokołowski też dostał swoją szansę w pierwszym składzie. Też jest taki ciekawy przypadek, no bo mówimy o zawodniku, mam wrażenie, względem którego od początku nie było przesadnie wielkich oczekiwań, no ale on przychodził już pół roku temu. No i był taki pozytywny entuzjazm, delikatny, no bo po pierwsze to jest wychowanek, Warszawia, kibic Legii od małego, tam nawet zaczęły wyciekać te zdjęcia, jak tam kiedyś wyprowadzał jako ten bohater dziecięcej eskorty, chyba 2002 rok, czy coś takiego. Natomiast no, wielu mówiło, że to ma być taki gracz do szerokości składu, do rotacji, który jednak da solidną jakość, no bo przez wiele lat w Piaście Gliwice poniżej pewnego poziomu nie schodził. I czy waszym zdaniem on tę rolę swoją spełnia, czy jednak więcej byście chcieli tego Sokołowskiego, czy w tym meczu ze Stalą was przekonał? Ja myślę, że na razie to na pewno nie. I on myślę, że też wymaga od siebie zdecydowanie więcej. Na razie tych meczów dobrych, takich, po których można by powiedzieć, że fajnie się spisał, to były może jeden, może dwa, może chyba trzy. Chyba z Rikiem, co wygrali wtedy, co chyba bramkę strzelił, prawda, u siebie. Tak. To był jeden z takich meczów i pamiętam, że mecz wcześniej na wyjeździe też Patryk bardzo fajnie zagrał, natomiast tych meczów było zdecydowanie za mało. On teraz dosyć długo czekał na swoją szansę.
jestem przekonany, że to jest zawodnik, który jeszcze jakąś rolę w Legii odegra, ale musi być cierpliwy przede wszystkim, musi cały czas być już w tej chwili w optymalnej formie, żeby tej kolejnej szansy nie zmarnować. Trochę spodziewałem się więcej, bo kojarzyłem sokolskiego gracza, który oprócz tego, że właśnie zabezpiecza, próbuje rozgrywać, to strzela bramki. On w Piaście Gliwice w ostatnim sezonie miał 5 tych goli i myślałem, że właśnie troszkę będzie tego więcej, troszkę będzie pchał te akcje do przodu. Tutaj jest nie to, że rozczarowanie, ale no, troszkę taki no, niedosyt. W szczególności, że wielu było takich zawodników, którzy przychodzili jako tacy taki dżemik ligowy, a później właśnie szło w górę. Myślałem, liczyłem na to, że szczególnie, że no, chyba właśnie tak, że takie były oczekiwania. Każdy wyczekiwał takiego człowieka z Warszawy. Tego na razie tutaj brakuje. Jeżeli chodzi o tych pozostałych graczy na środku pomocy, Bartek Ślisz w ostatnim czasie troszkę krytyki na niego spadło. W tych ostatnich spotkaniach już lepiej. No wczoraj z linii wybił tam prawie. Z linii wybił. Posyłał te długie piłki. Nie oczekuję absolutnie od niego gry a la Josue czy a la Bartek Apuska. Mam wrażenie, że może jakby to się zmieniło przy rozgrywaniu piłki, żeby on troszkę szedł wyżej, a właśnie Bartek z Josue niżej i ten ciężar rozgrywania na innych by spoczywał, a nie na nim. On natomiast w tej fazie defensywnej by odpowiadał za odbiór, za podprowadzenie i oddanie piłki bardziej kreatywnym zawodnikom. Zawodnik bardzo wybiegany. Tak grał, słuchaj, w Zagłębiu, coraz cicho. Tak, zgadza się. Że on to była zawsze jego... zabezpieczał tak. Linię obrony. Ale nie brał się za rozgrywanie jakichś... Nie brał się, zagrywał do Starzyńskiego i wiesz, Starzyński odpowiadał za akcje ofensywne. I wielokrotnie nas ratował. Zawsze widzieliśmy, że jak wyprowadzamy jakąś akcję lub mamy kontrę i stracimy tą piłkę, to będzie zawsze nasza muróweczka Bartek. Dokładnie. I zawsze właśnie był pierwszy motoryka na naprawdę dużym poziomie. Bardzo, jeżeli chodzi o ten mental, pracowity chłopak. Przypomina mi Czarka Miśta, jeżeli chodzi o te właśnie przeżywanie tych swoich niepowodzeń, tych właśnie złych zagrań. Tutaj może być problem, bo to jest zawodnik naprawdę, jeżeli chodzi o pracę, o podejście, super. Ale on jest też bardzo spokojny, on jest takim charakterem jak Dominik Ładun. Ale to wiesz, bo to sam wiesz, ty byłeś troszkę inny i... No troszeczkę. Wiesz, ty popełniłeś błąd i już zapomniałeś, że w ogóle, że gol padł, prawda? No ale po Bartku to widać, no bo wiemy, że ta jego kariera, tak jak spojrzymy no, globalnie w Legii, no to nie rozwija się tak, jak powinno. Tak, i cały czas ta kwota, wiesz, półtora czy więcej miliona euro, gdzie na warunki polskie, to jest no cały czas... No tylko też będzie... pewnie dobry mentalnie zawodnik jest w stanie od tego odciąć, no bo koniec końców to nie on płaci te pieniądze. Zgadza się. I to jest trochę poza nim, tak? Myślisz, że zapomniał? Myślę, że już o tym zapomniał, bo to już dużo czasu minęło. To jest tak, jak powiedzieliście, zawodnik przede wszystkim świetnie przygotowany motorycznie. On ma lepsze wyniki chyba nawet niż Jędza. We wszystkich takich jakichś... Jędza ma 44 lata. No. We wszystkich jakichś takich... Ale jak już widać nadal wzór. Interwałach czy coś, jest absolutnie numerem jeden, jest wybiegany, mobilny. Ja myślę, że generalnie on bardzo jest ceniony przez trenera Kostajuniewicza, natomiast będzie ich wymieniał, bo on zamiennie z Haratinem, bo... Haratin jest takim fajnym zawodnikiem, kiedy Legia przeważa, kiedy ma piłkę, kiedy atakuje, kiedy ma inicjatywę, to wtedy Haratin jest fajny. Natomiast w momencie, kiedy Legia musi zadbać o tą defensywę, to Bartek Slisz jest zdecydowanie lepszy, dlatego że dla Haratina często ta gra jest za szybka. Ja mam wrażenie, że to trochę jak z Helio Pinto kiedyś, tak? Że to był świetny zawodnik, kapitalnie wyszkolony technicznie, ale gra była dla niego za szybka. I często jak patrzę na Haratina, mam podobne wrażenie, że Liga Cypryjska to była to, gdzie była się odnalazł. No. Tylko wiesz co? Pamiętam, że Haradin zagrał taki poprawny mecz z Piastem Gliwice, gdzie wygrali 2-0. 2-0, dobrze mówię? Tak, 2-0. I generalnie świetnie defensywa zagrała całego zespołu. Tak, tylko że wiesz co, Piast Gliwice w tamtym meczu, no nie wiem, czy to miało wpływ na tą dobrą grę Legii, ale naprawdę zagrali bardzo słabo. Przy, tak jak wspomniałeś, przy takiej grze bardzo statycznej, Haradin się sprawdza, ale no... z Górnikiem Zabrze, gdzie to nawet presję, ja go uważam za naprawdę za niezłego piłkarza, ale... No cały czas się tutaj kłócę z Robertem Poddolińskim, jak rozmawiamy o Ekstraklasie. On cały czas właśnie mówi, że nie, ja go Haradina broniłem, ale no faktycznie też nie pokazuje tych umiejętności stricte piłkarskich przy rozegraniu. To nie jest zawodnik, który da ci, nie wiem, podczas spotkania 15 przerzutów, podania przez dwie linie. Zagra poprawnie, zagra celnie, ale na te 15-20 metrów. Ta strata, zdaje się, to była z Górnikiem Zabrze, tak? Z Górnikiem, dobrze mówię. No to już wiesz, no jeżeli stawiamy na zawodnika... niby lepszego piłkarsko, to nie może takich rzeczy robić na pozycji numer 6. Z Górnikiem to rzeczywiście cały mecz mu nie wyszedł. Tych błędów mniejszych, większych było tam zdecydowanie więcej. Za dużo. Natomiast to, no, ja cały czas mam wrażenie, że to nie jest zawodnik nie do końca dopasowany. Na pewno trener Kostajuniewicz chciałby bardziej kogoś takiego w typie Dąbrowskiego, tak jak był w Pogoni.
Natomiast tam no przede wszystkim Dąbrowski cały czas był pod grą. On się nie chował tak jak Ihor za plecy kolegów, nie uciekał od gry, nie uciekał od odpowiedzialności. I tutaj też jest, myślę, przewaga Bartka Slisza, dlatego myślę, że będzie ich trener używał zamiennie, natomiast z przewagą na Slisza. A nie uważasz, że taki jest problem w Legii przy rozegraniu, że za dużo zawodników schodzi przed właśnie do środkowych obrońców za linii piłki? Nie chcą. Wiesz, kogo mi Bartek Slisz przypomina? Mhm. Zachowując proporcje, Nenada Bielice. Grałem z Nenadem w Admirze Wacker. Zawsze schodził pod obrońców, zabierał piłkę, zagrywał do bocznego, przegrywał do drugiego, ale tak do zawodnika i później tak jak były statystyki, teraz. To on praktycznie strafił. 99%. Ale nie, słuchajcie, bo to jest problem, że właśnie wyjść z tej strefy komfortu między liniami i wtedy przyjmij piłkę, gdzie już masz jednego, jeszcze nie mówię zawodnika na plecach, ale gdzie ten zawodnik jest w odległości 2-3 metrów, bo jeżeli schodzisz przy jednym napastniku między dwóch środkowych obrońców i jest was trzech, a jeden napastnik to nie ma, to jest ogromna dziura w środku. Tak Josue, powiedzmy, przyjmuje zawodnikiem na plecach, tu się sztuka, okej, okay, trochę inne umiejętności, Bartek Kapuska tak robi. Jak Bartek Slisz zacznie próbować, to naprawdę będzie w porządku, bo takie schodzenie nie przy dwóch napastnikach, tylko przy jednym, to już jest kłopot, no bo taką grę to może zrobić no, większość zawodników, tak jak wspomniałeś. Do boczku, do bocznego obrońcy 95%, jeszcze wygrany jakiś pojedynek i naprawdę bardzo dobre spotkanie. Myślę, że to, o czym mówisz, to było dużym problemem Legii w pierwszych dwóch, trzech meczach w tym sezonie, bo rzeczywiście ta dziura była taka, że można było powiedzieć, że zawodnicy się byli podzieleni. Pięciu zawodników broniło, pięciu było gdzieś odpowiadało za ofensywę, a po środku jeden wielki lej, jedna dziura, taki. Nie było tej łączności. Potem rzeczywiście coraz częściej i Bartek Kapustka i Josue zaczęli się cofać do rozegrania, pomagać w tym rozegraniu i zaczęło to lepiej funkcjonować. Natomiast na początku rzeczywiście było to bardzo widoczne. Słuchajcie, no mamy mecz piątkowy. Myślę, że zbliżając się do końca naszego programu możemy go sobie omówić. Natomiast jeszcze też was oczywiście zapraszam do opisu tego filmu, ponieważ tam dwie ciekawe oferty. Pierwsza to kwartalnik kanału sportowego. Do 9 września możecie przed sprzedaży go zamówić. Tam między innymi duży wywiad Tomka Smokowskiego z Robertem Lewandowskim. A druga rzecz no to oferta Kanał Plus oczywiście z Ekstraklasą za 40 zł. Pakiet dla widzów kanału sportowego. Też Eleven do tego, Polsat. Także sporo tej dużej piłki. No słyszałem też, że w tym kwartalniku świetne zdjęcia. Piotrka Kuczy, sesja z Robertem oczywiście, Lewandowskim. Więc... Oczywiście, Piotrek Kucza pozdrawiamy jak najbardziej. Między innymi w Kanał Plus Legia Radomiak 20:30 ten mecz. Takie mam déjà vu lekkie, bo pamiętam jak ostatnio tutaj w tym studiu też w programie Tylko Legia byliśmy przed meczem ze Stalą Mielec, no to mówiłem, no, że Legia się musi przełamać, bo tam odkąd Stal Mielec wróciła do Ekstraklasy, to tylko z nią przegrywała albo remisowała. No takie to są czasy, że w zeszłym sezonie to Legia prawie z każdym teraz potrzebuje przełamania, no ale faktem jest, że z Radomiakiem to były wyjątkowo bolesne te porażki, bo bilans bramkowy 1-6, w każdym meczu tracone 3 gole. Ta jedna porażka, już pamiętam za WK, jak wrócił no, zimą, późną jesienią, tak, kiedy było 3-0. I stadion Legii właściwie zamienił się w stadion Radomiaka też ze względu na przyjaźń kibicowską. Ale ja czułem się no, bardzo dziwnie, że przyjeżdża Radomiak i no, tak naprawdę przejmuje Warszawę też i piłkarsko, bo no, to wtedy była różnica klas. A teraz też starcie dwóch zespołów, które dobrze ruszyły w sezon. Radomiak też jest po zwycięstwie w Pucharze Polski, więc no, tutaj no, niełatwa kolejna przeprawa dla ekipy Runiejcza. Ja myślę, że dla Legii w tej chwili jeszcze na tym etapie, przebudowy nie ma łatwych meczów. Co najlepiej było widać chociażby i po meczu w Mielcu i po meczu w Niecieczy. No to będzie ciekawy mecz i dodatkowo ciekawy dlatego, że piłkarze Legii będą mieli w nogach 120 minut w tygodniu, czego nie będzie miał Radomiak. Profesjonalny piłkarz nie powinien narzekać, tak? A może mecz przełożą. Słuchaj, Szamon, ale no tak jest, czy się śmiejemy, czy nie. Ja nie wiem, na czym to polega. Kiedyś o tym dyskutowałem ostatnio chyba z Markiem Żwiakiem, że kiedyś były mecze co 3 dni i oni dawali radę, no ale w tej chwili z tego powiedzmy, nie wiem, z tych 30 gdzieś zawodników, była lepsza regeneracja, jaki ma kadra Legii. Nowa była lepsza w tym, Solanka i 30 nie zawodników, jak ma kadra Legii, no to nie wiem, może 5, może 6 jest przystosowanych do gry co 3 dni. Organizm po prostu się wolniej regenerują. No. Mni po galeriach. Czyli jednak spada ocena Jaskozińskiego, bo źle skonstruował kadrę. Z 5 kropel na 4 z plusem. Nie, no, bardziej jeszcze mówiłem o czasach Czesława Michniewicza, kiedy graliśmy wtedy co 3 dni. Tak, nie, no, teraz wtedy to... Teraz można robić pewne założenia na podstawie treningów czy badań. Tak? Tyle. Ja myślę, że Legia tych spotkań nie ma tak co 3 dni często, więc myślę, że to nie będzie jakiegoś problemu. Radomiak oczywiście przegrał ten mecz z Koroną, straszne widowisko było. Na to się takie derby, prawda? A wcześniej 3 mecze z rzędu ze zwycięstwem.
Bardzo mi się podoba środkowa linia Radomiaka, Cele, Nascimento i Alves. To są gracze, którzy... Tam chyba nie ma żadnej szóstki. Tam to może być też również troszkę taki plus dla Legii, bo nie ma tam typowego defensywnego zawodnika i może być ta dziura w środku pola. Na pewno Radomiak grający ofensywnie, Abramowi z lewej strony, Grzybek z prawej strony, jeżeli chodzi o chętnie się włączający. Obrona, środek obrony też już w miarę solidny. Więc no Maurides jest swoim chyba prime, jeżeli na pewno sporo pracy będzie miał Jędza i zobaczymy właśnie kto, czy może Nawrocki, który dał naprawdę bardzo porządną zmianę w Niecieczy, czy Augustynia, chociaż Augustyniaka może jednak bym wolał na tej szóstce, bo tam troszeczkę, nie wiem jaką szybkościowo wygląda, powiedz mi Marcin, czy to jest gracz dający radę, czy bardziej właśnie na pozycji numer 6, bo widziałem jak z tym Janem Śpiewakiem troszkę... Z Kasprem? No tak, jak Jan Śpiewak, to jest ten aktywista warszawski. Ale Śpiewak ale on się chyba nie gra w piłkę, tak. Przynajmniej zawodowo. Nic o tym nie wiadomo. Na pewno szybciej myśli, jest szybszy niż Haratin, tak? Natomiast być może tam parametry Bartka Slisza troszeczkę wyżej, ale daje radę, bo Rafał naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda na treningach i to też jest taki duży pozytyw, bo... No przyszedł i tak naprawdę od razu wskoczył w buty pierwszego zespołu. Ja z tym Janem Śpiewakiem to zaraz się najlepszy. Słuchajcie, ciekawa sytuacja jest na pozycji bramkarza w Radomiaku. Odszedł ten Majchrowicz. No właśnie, bo to na pierwszy gdzieś czytałem, że ma Kuba Ojrzyński dostać szansę, więc fajnie przeżycie dla niego debiutować w Ekstraklasie w swoim jakby byłym domu, bo nie ukrywam, że tam Kuba trochę czasu spędził, więc jestem ciekawy, na kogo postawi Mariusz Lewandowski. Miałeś do czynienia z Kubą, tak? Swego czasu trenowaliście? No miałem do czynienia tak, że opiniowałem go do Legii. W sumie pierwszy trening prowadziłem jakby taki testowy i wyrażałem swoją opinię ja, Arek Białostocki, Maciej Kowal, więc na miałem, pewno, to, na miałem pewno tą to przyjemność. Spotkanie będzie takie otwarte, bo chyba wątpię, że Radomiak, nie wiem, się zapekluje tak, że będzie tylko liczył na defensywne. To chyba nie jest DNA tego zespołu. Raczej generalnie, nie bardziej DNA, ale tam zawsze chłopak z Radomia przyjeżdżając na Łazienkowską, to chcą się pokazać, a nie właśnie skupić się tylko na obronie. Mhm. No to Szamo, tak na koniec będzie miał dużo okazji. Kuba Ojrzyński myśli, żeby się pokazać umiejętnościami, czy Radomiak właśnie... Tak nie, myślę, że będzie miał dużo okazji, więc... Życzę mu tego, żeby miał fajny debiut, ale żeby wygrał Legię. Okej, no to jaki wynik typujemy? Tak niezobowiązująco, Szamo? 3-1 dla Legii. Marcin? 2-1 dla Legii. Igor? 3-0. O, no i na grubo, ja powiem 2-0, także będzie można rozliczać oczywiście, tylko pamiętajcie, że ja niedawno skończyłem studia, więc nie mam pieniędzy za dużo. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o program Tylko Legia. Grzegorz Szałtulski. Dziękuję bardzo. Marcin Szymczyk. Dziękuję bardzo. Igor Lewczuk. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Wojciech Piela i dobrego tygodnia i samych dobrych wrażeń, jeżeli chodzi o mecze piłkarskie. Do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.